Witam w ekspresie filmowym, czyli błyskawicznym przeglądzie po tym, co ciekawego można zobaczyć w kinie. Dziś w programie Tajemnica Filomeny, Mężczyzna prawie idealny i 72 godziny, czyli moim zdaniem trzy najciekawsze premiery tego tygodnia. Zapraszam do oglądania. Moja pierwsza propozycja to Tajemnica Filomeny. Film został okrzyknięty rewelacją festiwalu w Wenecji. Jest nominowany do 4 Oscarów i gra w nim Judi Dench. To chyba 3 wystarczające powody, żeby go zobaczyć. They said that you had abandoned him as a baby. I did not abandon my child. He'll be 50 today. Who is it? Filomena Lee jest religijną Irlandką. Jako młoda dziewczyna zaszła w ciążę i zhańbiona została odesłana do klasztoru. Tam urodziła dziecko, które zakonnice oddały do adopcji. 50 lat później Filomena postanawia odnaleźć syna. Pomaga jej błyskotliwy dziennikarz, zainteresowany kontrowersyjnym tematem. Filomena. You think what they did to you was evil? I don't like that word. No, evil's good. Story-wise, I mean. Film wyreżyserował jeden z najbardziej uznanych twórców brytyjskiego kina, dwukrotnie nominowany do Oscara Stephen Frears, autor tak wyjątkowych filmów jak Królowa, Przeboje i podboje czy Niebezpieczne związki. I met him. Where? At the White House. Did you remember anything he said? Hello. 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 Might have been hi. Oh, Martin. Mężczyzna prawie idealny, film norweskiego reżysera Martina Lunda, to portret współczesnych 30-latków. Lunda porusza temat dość często wykorzystywany w kinie. Oto wieczny Piotruś Pan dowiaduje się, że zostanie ojcem i musi zmierzyć się z perspektywą dorastania. To skąd będzie far? Fajnie, tak, klar, że nam Mimo, że bolesne przejście do dorosłości pojawiało się w kinie już wiele razy, Mężczyzna prawie idealny ucieka od banałów. Jest to zdecydowanie komedia, ale niekonwencjonalna, która również wzrusza i daje do myślenia. Została doceniona w ubiegłym roku, wygrywając nagrodę dla najlepszego filmu podczas festiwalu w Karlowych Warach. W ekspresie filmowym raczej nie mówię o filmach, w których broń i szybkie samochody to główne atrybuty bohaterów, ale w tym tygodniu mamy niewiele premier kina autorskiego. Dlatego dzisiejsza trzecia propozycja skierowana jest dla miłośników filmów sensacyjnych, którego książkowym przykładem jest film 72 godziny. 5 minutes from now, this team will save thousands of lives. Under no circumstances does this briefcase leave the area. 72 godziny to dobra rozrywka. Inaczej być nie może, jeśli scenarzystą jest Lee Besson, a na ekranie uwodzi nas Kevin Costner. Jednak po wyjściu z kina film na długo nie zostanie nam w głowie. Takich historii nakręcono już tysiące. You're sick, Ethan. But I could offer you an experimental drug that might just give you your life back. But you might want to ride home. Did you hear that? The spares was in the trunk. I'm sorry, sweetie. Now, where were we? Już w następny weekend, 2 marca, 86. rozdanie nagród Akademii Filmowej. W Polsce oczywiście nie mogliśmy zobaczyć jeszcze wszystkich nominowanych tytułów, dlatego widzimy się za tydzień, żeby poznać kolejne z nich. Do zobaczenia!